W tym odcinku przyjrzymy się dowodowi nie wprost. Dowód nie wprost to jeden ze sposobów dowodzenia niektórych twierdzeń w matematyce. Na czym polega dowód nie wprost? Mamy zdanie, które chcemy pokazać, że jest prawdziwe. Tak, to jest nasza teza i pokazujemy to w taki sposób, że negujemy nasze zdanie, czyli zaprzeczamy Staniu, które chcemy pokazać, że jest prawdziwe, i pokazujemy, że takie zaprzeczenie doprowadza nas do sprzeczności. Możemy zapisać to za pomocą takiej tautologii. Jeśli przez Q określę to zdanie, które chcę dowieść, tak, czyli to jest te, te twierdzenie, które pokazuje, że jest prawdziwe, a przez P założenia, to jeśli zaneguję Q i pokażę, że taka negacja doprowadzi mnie do. Negacji P to jest to dokładnie to samo, czyli jest to równoważne, może nie jest to to samo, ale jest to równoważne z tym, jakbym pokazał, że z P wynika Q. tak, Czyli mogę pokazać, że z danych założeń możemy dojść do tego twierdzenia, które pokazujemy, że jest prawdziwe, ale możemy też zanegować to twierdzenie i pokazać, że prowadzi to do sprzeczności z założeniami. Najprościej jest to chyba zrozumieć na przykładzie. Bo będziemy chcieli pokazać, że dla wszystkich liczb całkowitych n, jeśli n do trzeciej plus 5 jest nieparzyste, to n musi być parzyste. Czyli nasze założenie P to jest ta część n do trzeciej plus 5 jest nieparzyste. To jest nasze P. Natomiast nasze Q to jest ta część, czyli n jest parzyste. I teraz które negujemy. To najważniejszy krok. Nie P, tylko Q. Czyli e, jeśli zanegujemy, że N jest parzyste, no to otrzymamy N nieparzyste. I formalnie możemy sobie to zapisać, że jeśli N jest nieparzyste, no to istnieje taki j należący do liczb całkowitych, że jeśli pomnożymy j przez 2 i dodamy do tego 1, otrzymamy n. Tak, w taki, formalnie tak możemy zapisać, że n jest liczbą nieparzystą. Tak, I chcemy pokazać, że jeśli jest, n jest nieparzyste, to to doprowadzi nas do sprzeczności z tym. Czyli tego nie negujemy, tylko pokazujemy, że dochodzimy do sprzeczności. Więc to też zapiszemy sobie tak formalnie. Istnieje takie k, no używam innej Litery, no, bo to przecież będą inne liczby nieparzyste. Tak? Czyli n do 3 plus 5 równa się 2k plus 1. No to powiedzmy, że n jest 5, to wtedy j to będzie 2. Tak? Czyli 2 razy 2 to jest 4 plus 1, 5. Czyli dla każdej liczby nieparzystej będzie istniała taka liczba całkowita, która pomnożona przez 2 i jeśli y, do, do, do tego i do czynu dodamy 1 otrzymamy tą liczbę nieparzystą. Ok. No to to sobie przypiszmy. Ale tak 2K plus 1 równa się N do 3 plus 5. I teraz już myślimy, w jaki sposób wykazać, że dojdziemy do sprzeczności. Za n wstawiam to, co tutaj napisaliśmy, czyli 2J plus 1 do trzeciej plus 5. Tak? I teraz skorzystamy sobie ze wzoru skróconego mnożenia. 2k plus 1 równa się 8j do trzeciej plus 3 razy 2j do kwadratu razy 1 plus 3 razy 1 do kwadratu razy 2j plus 1 do trzeciej plus 5. Dobra, no to, to z tym nam się redukuje. I teraz to trochę uprośćmy. 2k równa się tak. 8j do trzeciej zostaje, tak jak było. Tutaj mamy 2 do kwadratu, czyli 4 razy 3 12, czyli plus 12 j kwadrat plus 3 razy 2, czyli plus 6 j plus 5. Ok. No to teraz przeniosę j na tą samą stronę, gdzie jest k. Minus 8 j do trzeciej minus 12 j kwadrat Minus 6j równa się 5. I teraz podzielę wszystko przez 2. Czyli mamy tak. K minus 4j do trzeciej. Minus 6j kwadrat. Minus 3j równa się 52. Czyli doszliśmy do sprzeczności. Gdzie tutaj jest sprzeczność? K i j to były liczby całkowite. Co się stanie, jeśli pomnożę trzy razy przez siebie liczbę całkowitą? No, dalej będę miał liczbę całkowitą. Mnożę ją przez następną liczbę całkowitą, dalej mam liczbę całkowitą. Co się stanie tutaj? Pomnożę dwa razy przez siebie liczbę całkowitą i jeszcze raz przez liczbę całkowitą, dalej mam liczbę całkowitą. Tak? A następnie, jeśli od liczby całkowitej odejmę liczbę całkowitą, dalej jest liczba całkowita. Tak więc chyba widzicie, o co mi chodzi. Z tego... Gdyby k i j były liczbami całkowitymi, nie otrzymalibyśmy takiego e, wymiernego ułamka. Tak więc, e, pokazując, że negacja tego wniosku prowadzi nas do sprzeczności, pokazaliśmy, że ta implikacja jest prawdziwa. I to jest dowód nie wprost.